Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj po trzech dniach intensywnych podróży, żeby zwieść tutaj gołębie do gołębnika, który popatrzmy tutaj w Kosakowie postawiliśmy, zasiedlamy go teraz gołębiami, no trzeba było spędzić w podróży ostatnie trzy dni, ażeby te gołębie tutaj do tego gołębnika dowieść. Jeżeli chodzi o polskie gołębie, to nie ma problemu, bo hodowcy nam tutaj mogą dosłać pocztą, skorzystać z tych usług tej firmy. Natomiast jeżeli chodzi o gołębie zagraniczne, no trzeba niestety po nie jechać. Tutaj przy okazji tego, że byłem na locie u kolegi Arka Koniecznego w niedzielę, miałem możliwość wziąć kilka gołębi od niego bezpośrednio, które tutaj w tym gołębniku będą osadzone. I też byłem wczoraj u kolegi Reinharda Mula w Gröningen, to jest w Niemczech za Magdeburgiem. Tam od niego mamy 7 gołębi. Akurat tak 7 gołębi, które kolega Maciek teraz ma tutaj, ogląda w tej skrzynce, mamy tutaj przed sobą. Ogląda takiego szymla. O, tam jak sobie koledzy zobaczą, ja tam dużo materiału nagrałem, całą hodowlę Reinharda Mula chcemy pokazać. To są gołębie pochodzące z Gabego Van den Abele, z Marcela Woltersa Extreme. Tu jest na przykład ten szpak, to był z czego? To był, czekaj, ja sobie zobaczę, bo tu rodowody mamy, popatrzę. Szpak to był, szymel to jest akurat Eddie Jansens razy córka Iwankę rodziny Herbots. Natomiast tamten, który miałeś, teraz jakiego masz? 98. 98 gołąb, to jest taki gołąb, który jest z gołębi, oto jest wnuk Wittenbujka i córka Herbotsa, Wenusa, Wenus. Także mamy tych gołębi takich, które mają i wybitne pochodzenie, pochodzą po wybitnych rozpłodowcach, w gołębiach lotowanych, natomiast my tutaj chcemy je sobie tutaj u nas do gołębiku przetestować. Mamy tutaj w oddziale, to są jeżeli chodzi o gołębie Reinharda Mula, natomiast tutaj mamy gołębie Arka Koniecznego, one są troszeczkę młodsze, ale tu nie ma żadnego problemu, one też mają bardzo dobre pochodzenie, to jest dużo z lotników takich, które kolega Arek ma, to są też te gołębie Rainera Pittmana tutaj, które wtedy pokazywaliśmy u niego, kiedy byliśmy na locie. Także staramy się teraz te gołębie, tutaj Maciek je odpowiednio przygotuje, wpuścimy je, bo tutaj, ja przepraszam, Maciek te gołębie ogląda, a ja popatrzmy, pokażę teraz, zobaczmy, ta wolierka u góry, którą montowaliśmy ostatnio na daszku, ona, widzę, się gołębiom spodobała, one tam sobie siedzą, one jeszcze nie wychodzą, a są tutaj gołębie pochodzące od kolegi Zbyszka Oleksiaka i od kolegi Krzysztofa Zymińskiego. Kolega Krzysztof Zymiński wysłał nam tutaj gołębie, które są też gołębiami z rodziny Van den Abele wywodzącymi się, natomiast Zbyszek Oleksiak ma tam różne rasy, które u niego się sprawdzały, czyli wiadomo, znajdziemy i linię Miss, i linię Króla i innych wielu lotników. O, tutaj sobie wejdziemy, o, zobaczmy, kiedy ostatnio byliśmy. Te gołębie, które tu były, one miały problem jeszcze z zasiedleniem tego regału, prawda? Tak. A teraz już widzimy na samej górze pokale, który jest, zobaczmy, siedzą u góry. Jak się to dobrze sprawdza rozwiązanie, jak bardzo łatwo jest to posprzątać. Może Maciek pokaż tylko, żebyśmy wysuniemy to i zobaczmy, jak będziemy mieli fajnie zrobione. Na razie jeszcze nie sprzątamy. Nie, na razie nie, ale zobaczmy, jak kał mają tutaj. O, ładnie to, bardzo łatwo jest to, będzie wystawić, można zmyć, już będzie. Teraz Maciek te gołębie wypuścił, one wiadomo, po podróży muszą troszeczkę ochłonąć, dojść do siebie. Tak, jest to bardzo fajnie, przyjemnie, chłodno. No. I one sobie tu na pewno... O, teraz sobie wyjdą, napiją się. Także te gołębie, rodowody wszystkie będziemy mieli już na internecie wszystkich wystawione. Chcemy tą rywalizację zrobić taką dość dla hodowców efektowną i taką miarodajną, żeby każdy gołąb wiadomo było, po czym jest od razu. No żeby nie było takich sytuacji, jak mieliśmy na stronie gołębnika, że gołębie lecą, a później kiedy przychodzi do sprzedaży, czy do zaznajomienia się z pochodzeniem, to nie mamy rodowodu. O, ale tutaj są te gołębie. Ja tu jeszcze, poczekaj, ty weź po drugie, a ja tu pokażę, o, zobaczmy, a tutaj siedzą sobie te gołąbki na daszku. O, one sobie tu ładnie wychodzą, mają możliwość obserwacji okolicy. Kiedy zdejmiemy tą wolierę, zamontujemy tutaj w lot, będą miały sobie już tutaj, mogły łatwo tutaj, obznajomione będą z tym otoczeniem. O. Teraz kolega Maciek niesie te drugie gołębie od kolegi Arka Koniecznego. Tutaj jeszcze pokażę, w tych wolierach zrobiliśmy coś takiego, że w tej wejściowej wolierze od wewnątrz nabiliśmy siatkę, a z zewnątrz jest ta siatka zielona. Chodziło nam o to, żeby nie było sytuacji, że przykładowo jakiś tchórz, kuna, jakiś inny drapieżnik wejdzie i nam tutaj te gołębie by, że tak powiem, zjadł. O. Tu słyszymy, Maciek je, te gołębie od kolegi Arka od razu pokazuje im, gdzie tam tak, woda, żeby wiedziały, gdzie pić, tak. Koledzy im pokażą i koleżanki. Te dwa są takie mniejsze, ale... Tutaj mamy też takiego jednego gołębia od kolegi Reinharda Mula. Mamy takiego gołębia młodego, dość młodego i
ciekawego, bo on jest chyba taki najmniejszy z tych, które przywieźliśmy, a pochodzi, jest synem Nubliksema i takiego mocnego inbreda na gołębia Marcela Woltersa Extreme. Będziemy to sobie mówię, wszystko mogli zobaczyć. O, zobaczmy. Popatrz te małe ataki. Zobacz. No, ja je nakarmię. No, chcą być karmione. O. A tak jak macie, ktoś jeszcze na co zwrócić uwagę, właśnie, że tu jesteśmy, na zewnątrz jest ciepło, a ten biały kolor spełnia swoją rolę, podbija i tu jest fajna taka atmosfera. O. Dobrze. Także na razie tutaj dziękujemy. Tutaj kolega dzisiaj widziałem, masz wypuszczone jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o ten gołębi. Są wypuszczone, te późniejsze. Tutaj, o. Od rana, od której puściłeś je? Drugi raz. A kiedy wypuściłeś je rano? Godzinę temu, to mamy teraz gdzieś około 8:30. Bo one sobie siedzą, tutaj nawet widziałem na ten jeden chyba siedział, ale to jest przy błędach to chyba. To jest obcy gołąb. Już niestety z lotów ktoś był już odsuwał z obrączek. Tak, i go wypuścił. A tutaj zobaczmy, o, tak wygląda ta wolierka. One są dla nich siedzą, to chyba się sprawdzi rozwiązanie, no zobaczymy. Znaczy, no jako do wyjścia później to... Później oczywiście, no dlatego to jest tak tymczasowe, no. Dobrze, tutaj będziemy jeszcze gołębie cały czas pokazywać, jakie tutaj przychodzą, bo jeszcze cały czas trwa przyjmowanie, tak, prawda? Tak, jeszcze dzisiaj prawdopodobnie i z Anglii przyjadą gołębie. W tym tygodniu też trochę tych gołębi zjedzie. O, no dobrze. Także ja teraz, jeżeli chodzi o mnie, dziękuję bardzo. Ja już jadę do domu, trzeba się wyspać, no. No. 3 dni w takich oddaleniach troszeczkę się, że tak powiem, na zmęczeniu odbija. O, ale tutaj podejdziemy jeszcze, pokażemy tak troszeczkę słońce, żeby nie było. O, zobaczmy tutaj tak, jak patrzymy na te gołębie. Ładnie one sobie tutaj chodzą, zaznajamiają się z okolicą. A tam stąd widzimy ten nasz gołębnik. Musimy go jeszcze oczywiście okleić jakimiś plakatami i naklejkami od hodowców, od firm, które nam tutaj sponsorują niejako preparaty, które będziemy na tym gołębniku testować. Także następnym razem też pokażemy, co nowego tutaj się dzieje na WG Kosakowym. Także do zobaczenia i dobry lot. To jeszcze przed samym wyjazdem zobaczmy te gołębie, jakie Maciek wypuszczał. To się, że tak powiem, biły, tak? Takie walczyły między sobą, próbowały być karmione, szukać gdzieś naiwnych, że ich nakarmią. A teraz się już widzimy na jadu, one sobie tak ładnie chodzą i podejrzewam, że zaraz zobaczą ten wylot u góry i jakbyśmy tu jeszcze troszeczkę dłużej zostali, to pewnie co niektóre będą sobie tutaj na tę zewnętrzną wolierkę tutaj wychodzić. A zobaczmy, no to jesteśmy spokojni, że one sobie tutaj wszystko ładnie podjedzą, popiją i nie będzie z nimi tutaj problemu.